Pani marszałek, wysoki senacie, najpierw może taka uwaga. Nie spodziewałem się, że będąc członkiem tej izby doznam upokorzenia od urzędnika państwowego tutaj w formie jego zachowania i sposobów odzywania się. Ale cóż, no widać, takie czasy nastały, co również chce się potwierdzić niniejszą ustawą, że jest grupa ponad nami, ponad tymi, którzy sprawują najwyższą władzę, i nawet uśmiechy tam ze strony państwa również potwierdzają to, przy której my, zgodnie z tym, co usłyszeliśmy, no jesteśmy tymi mało wartościowymi, ponieważ mało zarabiamy. Chciałbym zacząć od tego, że to banki wywołały kryzys, o którym się dzisiaj mówi, choć w naszym kraju on nie ma jeszcze formy kryzysu w pełnym tego słowa znaczeniu i zgodnie z tym, co mówi ekonomia. Bardzo często troszkę się nadużywa tego wszystkiego. Natomiast to, co mamy tutaj i nad czym obradujemy, nazwałbym ustawą kominowo-klubową. I wydaje mi się, że jeżeli ona wejdzie w życie, to będzie początek czegoś, co się nam rozsypie. Bo jeżeli porównam swoją pensję jako rektora do pensji rektora jakiejś uczelni w Niemczech, no to również będę chciał wystąpić o przemnożenie jej przez 10. I pewnie konferencja rektorów uczelni państwowych będzie również chciała wystąpić o coś takiego. Następnie pójdą lekarze, pójdą inni, no bo cóż tu powiedzieć. W czym lepszy jest pracownik banku od profesora medycyny, dobrego lekarza i tak dalej, czy też profesora uniwersytetu. Poza tym oczywiście, co tutaj pan minister nam przedstawił, że no należymy jednak do tej innej kategorii. Otóż chciałby się tutaj zacytować dawne powiedzenie, dawno kiedyś powstałe, ale długo istniejące, pana Urbana, który powiedział, że rząd się zawsze wyżywi. Pomimo tego, że ogranicza się wydatki budżetowe, ogranicza się pobory, nie wzrastają one, wszędzie się mówi, że będą cięcia i tak dalej, to my się spotykamy tutaj raptem z czymś, gdzie się mówi, a my sobie podwyższymy o 10 razy. Nie o 10%, nie o 20%, co na pewno by jakoś tam uszło, ale 10 razy. Otóż wynagrodzenie miesięczne prezesów niektórych komercyjnych banków kształtują się faktycznie na poziomie 10 razy wyższym aniżeli wynagrodzenia ministrów. Ale nie wnioskowałbym tej tezy, o której pan mówił, że oni są 10 razy gorsi. Po prostu taki układ wystąpił i służba państwowa to jest również pewna wartość, którą powinniśmy wliczać sobie. To wydaje mi się, że tutaj pan senator Rulewski mógłby najwięcej na ten temat powiedzieć. BGK jako bank państwowy w sposób oczywisty podlega ustawie kominowej i podlega kontroli NIK-u. Ale no, chcę dołączyć do klubu tych instytucji bankowych o ekstremalnie wysokich poborach dla zarządu, dla rad nadzorczych, kosztem przekreślenia istniejących proporcji uposażeń najwyższych dostojników w państwie. Dotyczy to nie tylko prezesa, ale zarządu, czyli niejako powstaje nam, proponuje się nam, żeby powstała instytucja, która wychodzi z państwa na zewnątrz.
I to chce się sytuować w sensie finansowym, w sensie uposażenia akurat w grupie tych, gdzie się bardzo dużo zarabia. Jest wiele funkcji i stanowisk w państwie o znacznie wyższej stopie odpowiedzialności i ryzyka, aniżeli praca pracowników banków. To, o co pytano tutaj niedawno, to jednak wydaje mi się, że to moje zdanie jest prawdziwe. I w tym kontekście i po tym, co tutaj usłyszeliśmy, treść proponowanej ustawy jest dla mnie nie do przyjęcia, a wręcz, powiem otwarcie, jest gorsząca. Dziękuję.